Szanowni Państwo, ja w takim razie pozwoliłbym sobie zacząć od odwołania się do Państwa intuicji badawczej. Tak? Mam tutaj do czynienia z kolegami z pracy, którzy jesteście badaczami. Jak Państwa intuicja pozwoliłaby zdefiniować zwierzę towarzyszące? Bliskie. Bliskie. Jakie jeszcze? Zwierzęta, które pracują z niewidomymi. Zwierzęta, które pracują z niewidomymi, czyli pewna specjalna kategoria, to są te zwierzęta, no tak, asystujące, tak? Na pewno byłyby towarzyszącymi. Jakie jeszcze? Co specjalnego byłoby? Przyjaciel i pomocnik. Przyjaciel i pomocnik. Czy zwierzę towarzyszące w Państwa intuicji różniłoby się od zwierzęcia domowego? Tak. Panie doktorze. Panie dziekanie? Moim zdaniem zwierząt towarzyszących się nie zjada. To jest może taka klasyfikacja jak to słynne pytanie do strażaka, czym się różni wiolonczela albo skrzypce od kontrabasu. Odpowiedź, że kontrabas pali się dłużej. Takiego dziwnego aspektu, ale chyba ważnego. Ale to jest ważny aspekt, dlatego że co do zasady zwierząt towarzyszących się nie zjada, a jak je się zjada na przykład w sytuacji wojny, nazwijmy to wyższej konieczności, to się o tym nie mówi. Ewentualnie jak się zjada zwierzęta towarzyszące, te, które nam towarzyszą, zjada się w innych krajach, to się oburzamy, chociaż zwierzęta, które my zjadamy, mogą być towarzyszącymi zwierzętami w innych kulturach. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję i zacznę od, tutaj kilka pojęć będę się starał rozpakować i ten status społeczny się za chwilkę pojawi i zwierzęta towarzyszące. Cezurą jest rok 89 i transformacja ustrojowa związana z reintrodukcją, tak na dobrą sprawę, gospodarki rynkowej czy wolnego rynku do III Rzeczpospolitej, no i zmiana ustrojowa, która wiązała się z wprowadzeniem demokracji liberalnej, z otwarciem znowuż, możemy powiedzieć, rynku kulturowego, dostęp do informacji, dostęp do no po prostu dóbr kulturowych przestał być ograniczony przez instytucje zmysi, czyli cenzurę. Zacznę od ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku, która to ustawa, jesteśmy na przednowiu zmiany tejże ustawy, ale przecieki, które do nas docierają, sugerują, że w tym aspekcie, który zaraz pokażę, niewiele się zmieni. A chodzi o aspekt definicyjny, mianowicie ustawa w artykule 4 wskazuje pewne kategorie zwierząt, z którymi mamy do czynienia. Znaczy ustawa nie rości sobie prawa do zaproponowania klasyfikacji, która miałaby zastąpić, bo ja wiem, biologiczną na przykład. Natomiast wyróżnia kilka kategorii zwierząt. Tutaj na zrzucie ekranowym obrobionym zaznaczyłem trzy, zostały tutaj trzy, jest ich kilka dodatkowych. Nas interesują zwierzęta domowe, dlatego że ustawa definiuje zwierzęta domowe jako zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. Czyli moglibyśmy powiedzieć, przez ten człon towarzysza już mamy jakąś sugestię, że zwierzę domowe musi być towarzyszące. Ale jest ten drugi aspekt, zwierzę tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem, no i to może nas wprowadzać w pewne zakłopotanie, nie musi, ale może. Tak, tutaj ten wyimek sobie pozwoliłem przytoczyć raz jeszcze. Natomiast tradycyjnie przebywający, zwierzę tradycyjnie przebywające z człowiekiem, w takim układzie będzie nam wyłączało chociażby egzotyczne gady, płazy, które też są hodowane. To są zwierzęta, no w tym momencie jak najbardziej też możemy powiedzieć domowe, bo jakie inne w takim razie? Zwierząt egzotycznych, uprzedzę pytanie, jako kategorii w ustawie nie ma. No i w charakterze towarzysza. I tutaj możemy zadać sobie pytanie, na ile wyświechtana, przysłowiowa złota rybka może być towarzyszem. Tu pan doktor wskazywał, że to zwierzę nam towarzyszy. To jest jak pewien akt ruchu wręcz, tak? Gdzieś się przemieszczamy, możemy gdzieś przenosić się z tym stworzeniem. Czy będzie to gekon, czy będzie to legwan, czy będzie to wąż zbożowy. Pojawiają nam się tu po prostu pewne pytania, pewne wątpliwości. Ale ja w tytule wystąpienia mówię o zwierzętach towarzyszących. Odwołem się do Państwa intuicji, bardzo dobrej naturalnie. Natomiast kto w takim razie byłby towarzyszem człowieka? Kto mu towarzyszy?
Psy, koty, no, ptaki ozdobne, gdzieś ważne również stworzenia, do których też się odzywamy. Czasami z nimi wędrujemy, wybrane gryzonie, mam na myśli te dziecięce co do zasady, świnki morskie, króliki, ale również szczury pełniące no, kilka funkcji w naszym życiu, bo są zarówno towarzyszami, jak i obiektami badań laboratoryjnych, są szkodnikami i tak dalej, ale to już jest dygresja. Natomiast niewątpliwie zwierzętami domowymi są albo powinny być ryby akwariowe, właśnie jaszczurki, węże, nawet pająki. Czy są towarzyszami? No, ustawa nam tu nie pomaga w ustaleniu tego. Natomiast w nomenklaturze studiów nad zwierzętami, studia nad zwierzętami to powiedziałbym taka naukowa, interdyscyplinarna płaszczyzna dla naukowców różnych specjalizacji, którzy wykorzystując sztafaż metodologiczny własnych dziedzin są w stanie badać te relacje tak długo zaniedbane w nauce. Relacje między ludźmi a innymi gatunkami. Więc James Serpell, który jest z wykształcenia lekarzem weterynarii, ale symboliczną profesurę to ma i z socjologii, i z psychologii społecznej. James Serpell wskazuje na dwa podstawowe aspekty, które myślę, że są bardzo zdroworozsądkowe. Emocjonalna więź. Zwierzę towarzyszące to zwierzę, z którym czujemy emocjonalną więź. Jeżeli ktoś z Państwa stwierdziłby, że oczywiście dziecko albo i osoba dorosła mogą być bardzo przywiązane do znowuż tej wyświechtanej złotej rybki, to oczywiście przyznam rację, ale zapytam o statystykę, tak? Jak często to się zdarza. Bliska emocjonalna więź zatem oraz niepełnienie żadnych pierwotnych funkcji. Zwierzęta gospodarskie pełnią pewne pierwotne funkcje, ewentualnie sytuacja, w której te funkcje pełnione są wtórnie. Czyli jeżeli ktoś na przykład ma psa i chodzi z nim na polowania, ale ten pies jest przede wszystkim domowym pupilem, członkiem rodziny, to ta funkcja będzie wtórna, tak? Tym samym zwierzęta towarzyszące sensu stricto, powiedzielibyśmy to te psy, koty, ptaki ozdobne, wybrane gryzonie. To będą te zwierzęta, którym też nadajemy imię. Rybka akwariowa, jeżeli jest wyjątkowa, to dostanie imię, natomiast stado 50 neonów, czy gupików, czy dowolnych innych ryb akwariowych nie będzie już miało imion. To też jest, myślę, tutaj istotna sprawa. Mówiąc o zwierzętach towarzyszących, możemy zatem mówić przede wszystkim o psach, kotach, ptakach ozdobnych, wybranych gryzoniach, ale jeszcze to Państwu zawężę, dlatego że statystycznie rzecz biorąc, zwierzęta towarzyszące w naszych domach, co nie jest, podejrzewam, specjalnie szokujące, to są przede wszystkim psy i koty. Chciałbym zastrzec, że dane statystyczne dotyczące liczby psów czy kotów w naszych domach są i muszą być danymi, powiedziałbym, zbliżonymi, które też nie uwzględniają obecności zwierząt w schroniskach. Natomiast powołując się na majestat dużego międzynarodowego podmiotu badawczego, możemy powiedzieć, że mamy niemal 7,5 miliona psów w naszych domostwach oraz niespełna 6 milionów kotów. W innych badaniach też gdzieś to się pokazuje. Tutaj akurat TNS, badanie z 2014 roku, w sumie niewielka próba, zaskakująco niewielka próba, natomiast no, pytani ludzie o dodatkowe zwierzęta, które też przecież mogą bywać w domu, jednak wskazywali przede wszystkim na obecność w domostwie psa, następnie kota. Dobrze. Tak, na przykład pająki, patyczaki i tym podobne zwierzęta. Przemiany statusu to jest coś, co zaproponowałem jako temat tego wystąpienia. Inaczej można powiedzieć, jak to się właściwie stało, że myśmy przeszli od takiego modelu, w którym najpopularniejsza bajka może i naszego dzieciństwa, tak, albo naszej młodości, opowiadała o sympatycznym skądinąd, no, myślę, że kundelku, ale to ma mniejsze znaczenie, ale o psie, który był trzymany w budzie, nie w domu, tylko w budzie i no już, był wesołym pieskiem żyjącym sobie w budzie nawet zimą, tam mu tylko słomę dokładali, żeby nie zmarł za bardzo. Przeszliśmy od takiego właśnie reksia do modelu, to akurat zdjęcie amerykańskiej rodziny, ale właśnie do modelu, gdzie pies, kot naturalnie również, czy inne stworzenie jest członkiem rodziny. Jest też tak definiowane jako członek rodziny. No dzisiaj bajki o reksiu mieszkającym w budzie
pewnie nie udałoby się z sukcesem zaproponować. Nasze zaangażowanie emocjonalne w relacje z innymi gatunkami rośnie. To jest to, co próbuję tutaj zaproponować, a da się to obronić, wskazując na kilka czynników. I znowuż mogę się odwołać do pewnego slajdu. Kiedyśmy sobie w dawnych czasach oglądali Przygody psa cywila, to był to oczywiście owczarek niemiecki, służący w milicji obywatelskiej, mieszkający karnie w Kojcu, mieszkający sobie na posterunku, można powiedzieć. Natomiast w XXI wieku, w drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy mamy psiego komisarza Aleksa, to ten komisarz Aleks na czterech nogach mieszka w domu swojego towarzysza, partnera ze służby policjanta. Tutaj dygresja. Rzeczywistość pracy psów w służbach mundurowych jest inna. To mogłoby mieć miejsce, gdyby ten pies ze służby już odszedł, jeżeli jego opiekun, policjant, celnik i tak dalej zdecydowałby się, co jest normą, takim zwierzęciem zaopiekować. Natomiast jeśli chodzi o popkulturę, mamy to przedstawienie, no, są partnerami w służbie, no to jakby mógł gdzieś tam w jakimś Kojcu mieszkać przecież. Drodzy Państwo, dlaczego status społeczny? Społeczny kojarzy nam się czy intuicja pewnie słowo społeczny kojarzy z ludźmi, stricte z ludźmi, ale to też warto na to spojrzeć szerzej. Jeżeli coś dogłębnie wpływa na nasze życie społeczne i jeżeli zwierzęta towarzyszące są obecne w naszym życiu, a nawet w pewnym sensie to życie definiują czy redefiniują, dość przywołać na przykład choćby dyskusji, którym się przysłuchujemy w związku ze znowuż planowaną i zapowiadaną zmianą ustawy o ochronie zwierząt, ileż ona wzbudza teraz emocji. To znaczy, że zwierzęta są elementem naszego społecznego życia i pewne zwierzęta, te, które zaprosiliśmy do naszych domów, mają pewien społeczny status. Ja sugeruję, że po transformacji ustrojowej ten status jest wyższy niż był. W jaki sposób możemy to oceniać? Możemy próbować to w jakimś stopniu zbadać i w 2005 roku jako pierwszy mniemam zrobił to profesor Krzysztof Konecki z Uniwersytetu Łódzkiego, badając społeczność województwa łódzkiego, no, był w stanie już wtedy zauważyć, że ludzie otwarcie definiują relację ze swoim pupilem jako relację rodzinną, tak, że zwierzę jest członkiem rodziny. Analogiczne wnioski można wysnuć na podstawie analizy, którą ja przeprowadziłem. Analizy zastanych materiałów, jakimi są nagrobki na cmentarzach zwierzęcych, ponieważ jest to dowód zapisany w kamieniu, literalnie zapisany na zawsze, możemy powiedzieć. Dowód więzi, która istniała między przedstawicielami jakichś tam dwóch gatunków. Naturalnie nie tylko psa i człowieka, kotów i ludzi i tak dalej, różnych innych gatunków. Coraz bardziej otwarcie definiuje się niektóre gatunki jako, czy przedstawicieli niektórych gatunków jako członków rodzin. Wolny rynek, cóż, rządzi się takimi prawami, że zwierzę, skoro jest członkiem rodziny, będzie mimowolnym konsumentem i będzie również przedmiotem rozmaitych starań marketingowych dotyczących, no cóż, sprzedaży pewnych produktów. W 2017 roku możemy mówić o bardzo wysokiej specjalizacji już produktów. Kto z Państwa ma psa albo kota, zwłaszcza, znowuż te dwa gatunki dominują, również rynek. Kto z Państwa ma przedstawiciela któregoś z tych gatunków, ten pewnie wie, że dzisiaj mamy do czynienia z bardzo wysoką specjalizacją produktów, zarówno ze względu na pewne nazwijmy to skrzywienie marketingowe, gdzie trzeba znaleźć niszę na absolutnie wszystko, ale mamy też do czynienia z produktami, których nie było, a które są dzięki, dajmy na to, dorobkowi nauki, weterynarii, karmy weterynaryjne specjalizowane w związku z jakimiś tam chorobami, którym też nasi podopieczni zapadają. Mamy wysoką specjalizację produktów, pojawienie się rozmaitych akcesoriów dla
zwierząt. W tych naszych dawniejszych czasach, sprzed 89 roku, pies bawił się patykiem i ewentualnie starą piłką tenisową. Można powiedzieć, no i to wystarczało. Dzisiaj tych akcesoriów, które służą do zabawy, ale też nie tylko, jest bardzo dużo. Akcesoria mogą mieć charakter treningowy, mogą wiązać się z bezpieczeństwem, mogą służyć też jak najbardziej edukacji, bo i o edukacji zwierzęcej się dzisiaj mówi. Aby nie pozostać tak zupełnie tutaj w gołosłownym, chcę przywołać dane znowu z Euromonitora z zeszłego roku, mianowicie rynek samych tylko karm, podkreślam, samych tylko karm dla psów i kotów, wart jest ponad prawie 2,5 miliarda złotych, czy też był tyle wart w 2015 roku. Mówimy tutaj o sprzedaży. Dosłownie teraz nie zacytuję tego, ponieważ jak Państwo widzą, w prezentacji tego nie ma, ale mam poczucie, że w roku 2011 ta liczba była mniejsza o grube kilkaset milionów. Jestem przekonany, że nie było przekroczenia 2 miliardów. Wydajemy coraz więcej pieniędzy, nie wiem, czy koniecznie te pieniądze mamy, ale wydajemy. Rośnie nam zapotrzebowanie na wiedzę na temat naszych podopiecznych, to również oferta rynkowa wiele na ten temat mówi. Prasa hobbystyczna, która pojawiła się, czy też została spopularyzowana po 89 roku, jest tego najlepszym dowodem. Czasopism, które mówią o psach czy kotach, jest w tym momencie na rynku wiele. Zresztą nie tylko o psach i kotach, ale już na nich się w tej chwili skupiam. Mamy literaturę popularną. Dawniej, aby poznać bliżej swojego podopiecznego psa kota, należało sięgnąć do literatury fachowej, weterynaryjnej. W tej chwili mamy przystępnie napisane poradniki, lepsze, gorsze, bywa, że i pseudonaukowe, bardzo różne. Natomiast mamy poradniki dla przeciętnego obywatela, który po prostu byłby zainteresowany zwierzęciem, które nazywa, przypomnę, członkiem rodziny. Jest to zatem wszystko wzajemnie powiązane. Pojawiły się w przeciągu tych ostatnich 20 kilku lat, ale co do zasady w ciągu ostatnich 10 lat, powiedziałbym, nowe zawody i usługi, które są skierowane do zarówno do opiekunów zwierząt towarzyszących, jak i do samych zwierząt, bezpośrednio w istocie. Behawioryści, którzy bazując na ugruntowanej wiedzy naukowej z zakresu psychologii porównawczej, etologii, są w stanie pomóc ludziom, których zwierzęta mają pewne problemy natury behawioralnej właśnie, czyli coś w ich zachowaniu jest, mówiąc kolokwialnie, nie tak. Zaraz powiem, dlaczego to jest ważne, bo możemy mieć oczekiwanie, że to się zmieni, ale możemy mieć oczekiwanie i liczyć, że się magicznie zmieni, jak nie, to najwyżej się psa albo kota uśpi, albo możemy postanowić coś z tym zrobić i sięgnąć do dorobku naukowego właśnie. Mamy szkoleniowców. To słowo treser kojarzy się dzisiaj z smutnym panem z biczykiem, który w cyrku tresuje zwierzęta. Właśnie taka tresura też będzie zaraz podlegała, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, znaczącej krytyce, jeżeli to nie jest zbyt delikatne słowo, bo mówi się o całkowitym zakazie prezentowania zwierząt w warunkach cyrkowych, a to właśnie dlatego, że je się tam tresuje, zmusza się siłą do wykonywania nienaturalnych, co do zasady, zachowań. Szkoleniowcy, właściciele hoteli dla zwierząt. Ktoś ma zwierzę, ale gdzieś potrzebuje wyjechać. Nie zawsze ciocia, babcia, matka, ojciec, brat mogą tam dokarmić, powiedzmy, rybki, to owszem, tak? Natomiast czasem tym zwierzęciem trzeba się zająć bardziej fachowo. Mamy zatem niszę rynkową, która się już wypełnia. Hotele dla zwierząt. I zjawisko, które nie doczekało się ładnego polskiego sformułowania, groomer czy groomerka, to osoba, która dba o higienę zewnętrzną zwierzęcia, czyli myje, tam czesze i tak dalej. Niektóre psy czy koty tego wymagają, ewentualnie właścicielom, łamane na opiekunom, wydaje się, że tego potrzebują. Mamy nowe formy obecności zwierząt w kulturze. Przywołam tutaj jeden tylko przykład. Mamy niszową, natomiast już obecną w naszej kulturze kategorię takich psich pamiętników. To nie są pamiętniki, gdzie człowiek z krwi i kości wciela się i pisze, jakby wyglądał świat z perspektywy psa, natomiast pisze się o życiu z psem. O różnych perypetiach, czasem miłosnych, czasem zawodowych. Ten pies tam często pełni rolę jakiegoś wsparcia duchowego.
Polecam książkę dr Małgorzaty Rutkowskiej, tylko się zastanawiam, czy ta książka ukazała się w języku polskim, czy w języku polskim. Psy, koty i ludzie, o właśnie o kategorii zwierzęcej w literaturze popularnej, co też jest swoistym nowum. Tutaj w pamiętnikach Iwaszkiewicza pojawiał się pies, czasami wielcy gdzieś tam wspominali o swoich zwierzętach, ale było to akcydentalne, a nie metodyczne, co próbuję tutaj podkreślić. Cóż dalej, możemy mówić o zmianie postaw wobec zwierząt towarzyszących, o zmianie społecznych postaw, szerzej pojmowanych postaw wobec zwierząt towarzyszących. Maleje społeczna akceptacja dla bicia zwierząt i znęcania się nad nimi, maleje akceptacja dla udziału zwierząt w rozrywce, mówimy tutaj o właśnie o rzeczonych cyrkach, zadajemy pytania o ogrody zoologiczne, czy zawsze tam wszystkie warunki ogrody zoologiczne spełniają, aby zwierzęta dobrze się tam czuły, aby zadbać o ich dobrostan i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat statystyki możemy znowuż jakby oprzeć na dyskusji, która się w tej chwili toczy, związanej z planowaną nowelizacją ustawy. Mamy też rozszerzenie potocznego rozumienia tego, co to znaczy się znęcać nad zwierzęciem, czyli nie tylko bić, nie katować, ale znęcaniem się jest na przykład utrzymywanie psa na łańcuchu, gdzie ten pies nie ma dostępu do świeżej wody, gdzie nie ma dostępu do karmy, gdzie nie może się w istocie cywilizowany, jak na psi sposób załatwić i tak dalej. Akcja Zerwijmy Łańcuchy, która kilka lat temu już oddolnie gdzieś tam została stworzona po to, żebyśmy wreszcie zakazali trzymania psów na łańcuchach. Zdaje się, że również właśnie w rzeczonej ustawie znajdzie za chwilę pozytywny koniec, ale rozsądny, dlatego że będzie pewne vacatio legis, tak aby ci ludzie, którzy nie bardzo rozumieją, dlaczego pies na łańcuchu to jest zły pomysł, aby mieli trochę czasu, aby tę wiedzę zdobyć i aby się przygotować na zakaz. Renesans organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, w tym zwłaszcza zwierząt towarzyszących. Piszę o renesansie, mówię o renesansie, dlatego że mieliśmy wspaniałe tradycje sprzed II wojny światowej, między innymi w Krakowie, wspaniałe Towarzystwo Ochrony, czy opieki, przepraszam, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Krakowskie. Fantastyczna sprawa, robiące rzeczy, których nie powstydzilibyśmy się dzisiaj. Natomiast wojna przerwała wszystko, a PRL przerwał bardzo wiele, tudzież pewnych rzeczy zupełnie nie przywrócił. W tej chwili mamy renesans organizacji, które powstają po to, żeby pomóc zwierzętom, zwłaszcza towarzyszącym, często wyręczając schroniska dla zwierząt. Wiele z nich działa niestety w sposób dysfunkcyjny, o czym mówi Najwyższa Izba Kontroli, o czym od wielu lat alarmuje na ten temat Fundacja Argos, pana Tadeusza Wypycha. Są stosowne raporty. Działania oddolne, ludzie zrzeszają się, działania oddolne prowadzą do tego, żeby tym zwierzętom pomóc. Ale znowuż pomagamy zwierzętom towarzyszącym, przede wszystkim psom i kotom. Mamy nową instytucję domu adopcyjnego. Ktoś przetrzymuje przez jakiś czas zwierzę u siebie w domu, w gościnie, po to, żeby nie trafiło do schroniska, ale celem jest jak najszybsze wydanie tego zwierzęcia do adopcji. Wreszcie śmierć zwierzęcia, która to śmierć z indywidualnego punktu widzenia na pewno była i wcześniej bardzo ważna dla wielu osób, natomiast ze społecznego punktu widzenia nie była doświadczeniem znaczącym i symbolicznym do teraz, do po upadku i muru berlińskiego i do powstania III Rzeczpospolitej. Dopiero w 1991 roku mieliśmy do czynienia z pojawieniem się cmentarzu dla zwierząt, pierwszego cmentarza dla zwierząt w Polsce. To jest ponad 100 lat po Nowym Jorku, prawie 100 lat po Paryżu, po tych największych stolicach. Konik Nowy jest miejscowością podwarszawską, więc tutaj wszystko jest zgodne z kanonem. Hartsdale też mieści się pod Nowym Jorkiem i Asnières-sur-Seine mieści się pod Paryżem. Tu mamy Konik Nowy, ale dopiero 91 rok. Świadomość opiekunów co do tego, że ciało zwierzęcia jest utylizowane z odpadami operacyjnymi i różnymi innymi odpadkami, że ciało zwierzęce jest utylizowane, ta wiedza coraz częściej u opiekunów się
jakoś tam manifestuje, w związku z czym czują, że jeżeli związali się z jakimś zwierzęciem na bardzo długi czas, to chcieliby jednak to zwierzę też godnie pożegnać. Przepisy prawne w znacznym stopniu jednak limitują to, co my faktycznie możemy zrobić. Teoretycznie rzecz biorąc, zakopanie ukochanego psa, kota czy nawet kanarka na własnej posesji jest zabronione. Ciekawie byłoby zbadać społeczną praktykę i wykonywalność tych przepisów, a w ogóle społeczny stosunek do tego przepisu, tak. Ale to, panie profesorze, to jest bardzo ciekawe właśnie, ta skuteczności samej nie zbadamy, natomiast bardzo fajnie byłoby zobaczyć, jak bardzo w poważaniu, dyplomatycznie rzecz ujmując, mamy jako zwierzolubna część społeczeństwa przynajmniej ten przepis. Jeżeli tak, to znaczy, że coś tam nie działa. I odpowiedzią na istniejącą faktycznie potrzebę niewątpliwie było powstanie cmentarzy zwierzęcych, ale wokół tego mamy wiele innych zjawisk, to znaczy otwarte przyznawanie się do tego, że bardzo się cierpi po utracie ukochanego zwierzęcia, nie jest czymś, co należy trzymać w czterech ścianach, nie jest czymś, o czym nie wypada znowuż mówić. Co wpłynęło na to, że to wszystko było możliwe? Nie odkrywam tutaj bynajmniej Ameryki, chociaż w Ameryce zaraz będzie. Mianowicie przede wszystkim wolny rynek. Tak? Wolny rynek umożliwił to, że cała ta oferta produktowa i oferta usług była możliwa, chociaż staram się zasygnalizować, że wiele usług oraz produktów to jest pieśń ostatniej dekady, powiedzmy, w tym produktów i usług, które wymyślono tutaj, albo od zera, albo równolegle wymyślono tutaj na miejscu. Swobodny przepływ informacji, naturalnie ludzi, dóbr i usług oraz otwartość, a powiedziałbym może raczej podatność na wzorce kulturowe Zachodu, chłonięcie tego, co amerykańskie jeszcze w latach 80. naturalnie. Natomiast już po 89 roku można było, było to łatwe i te pierwsze telewizje, pamięć mnie nie myli, absolutnie też bardzo tam ten amerykański styl życia nam czasami bardzo kiczowaty prezentowały czy w nas wtłaczały. Byliśmy niewątpliwie i otwarci, ale też podatni na amerykańskie wzorce kulturowe związane z relacjami człowiek-zwierzę, ten właśnie pies w rodzinie, pies to pewnie raczej Labrador czy Golden Retriever, a nie ten nasz szarik, czyli owczarek niemiecki, to też da się sprawdzić to akurat w naszej książce z 2014 roku, redagowanej przez dr Justynę Włodarczyk oraz mnie. Tam pokazywaliśmy pewne niedoskonałe, ale jednak statystyki, które z wystawców pokazujące, że pewne rasy, których wcześniej nie było, święcą triumfy, są bardzo popularne, jak Yorki, jak właśnie Golden Retrievery, Labradory i tak dalej, natomiast psy, które były za czasów PRL-owskich popularne w polskich domach, stały się bardzo mało popularne. Kończąc zatem, chciałbym zaproponować taką figurę, iż mówiąc dzisiaj o relacji człowiek-zwierzę towarzyszące, mówimy w Polsce, ale nie tylko, o przejściu od modelu właściciela do modelu opiekuna. Do modelu opiekuna. Mówię tutaj o zmianie gremialnej, nie o subiektywnych, indywidualnych preferencjach. Niewątpliwie wiele osób definiowałoby się jako opiekunowie 100 lat temu, 500 lat temu, 1000 lat temu. To groby słynnych zwierząt z bardzo dawnych czasów też to właśnie pokazują. Mówimy jednak o czymś, co staje się powszechne. Kim jest opiekun przez duże O? Ktoś, kto ma zobowiązania i obowiązki wobec istoty, którą się zajmuje. Natomiast właściciel posiada. No jak posiada, to przede wszystkim oczekuje, tak, że będzie, nie wiem, jeżeli jestem właścicielem samochodu, to ja oczekuję, że on będzie działał, więc oddam go do warsztatu, żeby mi go podrasowali. Jeżeli jestem właścicielem psa i pies w cudzysłowie nie działa, coś jest z nim nie tak, mogę go oddać treserowi na 2 tygodnie, niech mi go naprawi. Tak się dawniej robiło. Dzisiaj co do zasady tak się nie robi, samemu się pracuje z psem. No tutaj ta metafora zaczyna kuleć, bo sami sobie auta zwłaszcza dzisiaj nie naprawimy, troszeczkę inaczej to wygląda, natomiast właściciel ma roszczenia, ma oczekiwania związane z tym, że zwierzę posiada. Dzisiaj mówimy zatem o zupełnie innym punkcie widzenia, o zupełnie innej percepcji. I to właśnie ta społeczna percepcja stworzeń, o których mówiłem, uległa tak gruntownej zmianie. Na koniec tylko chciałem Państwu pokazać pewne slajdy. Zacząłem od polityki poniekąd, ale zakończę polityką. O przestrzeni publicznej będzie mówiła pani doktor Włodarczyk. Mianowicie w czasie II wojny światowej bardzo ważną
istotą wpływającą do jakiegoś stopnia na losy wojny był pies Fala, siedzący koło Franklina Delano Roosevelta. Roosevelt był w tamtym czasie sparaliżowany, Roosevelt był osobą, którą łatwo było postrzegać jako kogoś słabego. Natomiast Fala ocieplał jego wizerunek. Pomagał w trudnych czasach wojennych, pomagał Rooseveltowi zachować to, co dzisiaj nazywamy dobrym PR-em. Psy prezydenckie to jest instytucja w Stanach Zjednoczonych. Od ponad 100 lat teraz się mówi, Donald Trump nie ma żadnego zwierzęcia w Białym Domu i to jest pewien absmak, pewien dysonans, bo te zwierzęta zawsze tam były. I to zdjęcie, które Państwu prezentuję, to nie jest złośliwie wygrzebane zdjęcie Baracka Obamy z psem o imieniu Bo, przedstawionym jako Bo Obama. To jest zdjęcie oficjalnego fotografa Białego Domu. To jest prezydent Obama podczas tego, co nazywamy zwykłym naszym codziennym życiem. Ja bym się pochwalił, że mnie pies nie ciągnie na smyczy, ale generalnie na spacery chodzimy. Ostatnim zdjęciem, które pokażę też, przywołam nasz świat polityki, który też z tej funkcji prezydenckich psów korzystał do niedawna jeszcze. Relacje człowiek-zwierzę, drodzy Państwo, nie znają podziałów politycznych i bardzo dobrze. Także to jest ostatni slajd, który chciałem pokazać i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.